A ponieważ dzisiaj jest Niedziela Palmowa, to chciałem Wam opowiedzieć pewną przypowieść o witaminie C. Przypowieść o witaminie C jest taka, że mały chłopczyk, który miał bardzo dobre serduszko, jak dostał czekoladę, to ją sobie schował na później, na okazję, żeby mieć w momencie, jak się pojawi duża, duża, cudowna okazja, to żeby wtedy wyciągnąć czekoladę i uczcić przy użyciu czekolady, przepysznej czekolady, żeby uświetnić tę chwilę. I schował tę czekoladę pod łóżko, tam, gdzie jest bezpieczna, gdzie nikt jej nie znajdzie. Minęło trochę czasu i chłopczyk wyrósł z tego łóżka. Dostał nowe łóżeczko. Już dużo większe. I w momencie, jak wynosili łóżko z mieszkania, to chłopczyk znalazł czekoladę. Dobrze. Dobrze rozumiecie. Była zupełnie zjełczała. I to jest właśnie moja przypowieść z okazji Niedzieli Palmowej o witaminie C. To znaczy, że jeżeli będziesz bardzo długo czekać, żeby zjeść tę witaminę C, to cud się nie stanie. Wystarczy